Fu. Żeński odpowiednik Naruto, Jinchuriki siedmioogoniastego. Kilku z was chciało o niej ciekawostki, więc zapraszam do oglądania. Fu może oznaczać pieczęć, metodę, styl lub wiatr. Była jedyną Jinchuriki, która nie pochodziła z żadnego z wielkich krajów. Masashi początkowo stwierdził, że nie był stuprocentowo pewny co do płci Fu. Jednak ostatecznie w filmie Droga Ninja widać, że jest ona dziewczyną. Miała uraz do ludzkości, ponieważ mieszkańcy jej wioski jej nienawidzili. Tradycją jest, że ogoniasta bestia jest zapieczętowana w jednym z członków rodziny Kage danej wioski. Jednakże Takigakure nie posiadało Kage, a jedynie lidera. Być może Fu była połączona więzami krwi z którymś z nich. W anime była bardzo blisko Shibukiego, jednak nie wiemy, czy byli rodziną. Homei jest jedyną ogoniastą bestią, która zmienia się na przestrzeni lat. Zaczynając od larwy, a kończąc na owadopodobnej bestii. Była ona podobna do Naruto, też była głośna i lekkomyślna. Również tak jak on, chętnie się zaprzyjaźniała z ludźmi. Zapisała się na egzamin na Chunina tylko po to, żeby zdobyć przyjaciół, bo męczyło ją spokojne życie. W anime Shino zauważył, że czakra Fu jest podobna do jego stylu robaków. Nie wiadomo w jakim stopniu mogła się przekształcić, jednak potrafiła stworzyć przynajmniej dwa ogony, które służyły jej jako skrzydła. To już na tyle w tych ciekawostkach, dajcie znać kogo chcecie w następnych, a zobaczymy co da się zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć!